Cześć i czołem. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać, jak zrobić szafkę narożną do Waszej kuchni. Jest to szafka górna, wisząca i ona będzie się składała z formatek. Teraz się zawiesiłem, ale spoko. To będzie strona, że tak powiem, prawa, a do tego jest dostawiana lewa szafka. Ale żeby mi nie powstała pomiędzy jedną a drugą szafką, która będą do siebie pod kątem prostym ustawione, żeby mi w środku nie powstała dziura, trzeba zrobić taką zaślepkę i ogólnie powiększony cały ten korpus będzie. Dlatego tutaj jest tyle tych wszystkich formatek. Zaczynamy od frezowania, bo plecki tutaj będą wpuszczone w płytę i tutaj muszę przefrezować na każdym elemencie pionowych ścian i tych dolnej i górnej. Muszę przefrezować to frezem FIT3 na frezarce górnowrzecionowej i trzeba to poskręcać na konfirmaty. Także zapraszam, lecimy do boju. Rodacy, zamawiając sobie takie gotowe formatki, musicie sobie poprzeglądać dokładnie, czy nie ma gdzieś żadnych uszkodzeń bądź wyszczerbień w naszym laminacie, ze względu na to, że na dzień dzisiejszy stan tych laminatów jest coraz gorszy. Niestety, pamiętam jeszcze kilka lat temu, jak jeździłem do mojego przyjaciela, właśnie do jego meblarni. Tam formatki były w całkiem innym stanie. A teraz niestety, ale coraz to słabiej jest z tymi formatkami. No ale na to już niespecjalnie mamy wpływ. No, dlatego należy uważać po prostu, jak coś mamy. Dobrze. Ja mam tą stronę wybraną ze względu na to, że tutaj mam troszkę łamany róg laminatu, ale to nie będzie przeszkadzało. Laminatu, czy jak to tam nazwać? No ja to nazywam laminat. Poprawcie mnie w komentarzu, jeżeli to się nie nazywa laminat. Nie wiem, lakier. Srał to pies. Dobra. Zaczynamy od tak, montażu. Jeżeli macie piłę stołową, która, załóżmy formatówkę, no to w tym momencie nie ma sprawy, bo to sobie na formatówce potniecie. Ale jeżeli nie macie, albo bawicie się przykładnica, piła ręczna, zagłębiarka i wycinacie taki rowek, albo frezarką górnowrzecionową, kupujecie sobie frezik 3 mm. On troszkę mocniej rozbija ten rowek, bo plecki wchodzą, ja Wam zaraz pokażę, dosyć ciasno. I w tym momencie frezujemy. Nie będę Wam tu opowiadał, w jaki sposób to trzeba ustawić sobie dokładnie, ale pobieżnie Wam mogę powiedzieć, że wygląda to w taki sposób. Od krawędzi 15 mm ustawiacie sobie frez. Ja mam akurat nie na głębokość 8 mm, bo tak mam przeliczone formatki i frezuję to na dwa razy. Żeby frez nie miał tak ciężko na raz. Tak, to jest nasza ukochana Makita, z której non stop coś wypada. Jak sobie za daleko tą rączkę wysunę, to ona mi tu potrafi wylecieć. Do końca odsuwam jakąś połowę. A czekajcie, bo tu mam blokadę nieustawioną. Teraz do końca połowę. Jedziemy z tym koksem. Jeden raz przejechany, teraz pełna głębokość i lecimy jeszcze raz. Takim sposobem mam zrobioną pierwszą formatkę. I spotkamy się, jak będę miał już przefrezowane wszystkie. Frezowanie się już skończyło. Tak naprawdę to nie schowałem aparatu, żeby Wam nie pokazać, jak frezuję. Pokazałem tylko raz, ale przerwałem dlatego, że wszystko dookoła później jest w pyle. Szkoda mi aparatu, żeby go upierdzielić. Ale dobra, lecimy. Frezowanie mamy z głowy. Największy syf latający już za nami. Teraz czas na skręcanie formatek. Przykładamy jedną do drugiej.
skręcamy na konfirmaty. Nie skręcam tego na żadne systemy typu Festol bądź inne. One są po prostu dla mnie za drogie, nieopłacalne. Ale jeżeli kogoś stać, jeżeli ktoś ma taką chęć w taki sposób składać, proszę bardzo, ja w to nie wnikam. Z ręki robię sobie imadło, mniej więcej środek, bardziej więcej niż mniej, żeby potem nie było cyrków. Bok skręcam na trzy konfirmaty, nie ma co oszczędzać. Przynajmniej mam tą pewność, że się nic nie stanie. Chociaż przy dwóch też się nic teoretycznie nie stanie. Ale przy trzech mam troszkę większą... spokój ducha mam, o, może tak. Jako, że warsztat jest mały, mam dużo przekładania, dużo kombinacji z tym wszystkim, no ale co zrobić? Mogłem to zlecić firmie, która by mi nawet przyjechała, by mi powiesiła, ale skoro potrafię, to dlaczego mam nie spróbować? Tutaj się naprawdę teraz ciasno zrobiło. Musiałem zmienić wszystko i tak jadę na pograniczu, ale co zrobić? Taki mamy klimat. Ale dobra, jedziemy drugą stronę. Jak już mam te trzy płyty skręcone ze sobą, to w tym momencie tutaj zakładam plecki. Czasami trzeba się przy nich nieźle nagimnastykować, żeby nam to fajnie weszło. Zwłaszcza jak jesteśmy sami i musimy mieć 60 rąk. Płyta nam weszła i musimy teraz tu jeszcze wyciąć okienka, bo tutaj domyślnie ta strona to będzie góra. I muszę tutaj wyciąć okienka pod zawieszki. I do tego celu zrobiłem sobie taki szablon, również z plecków. To są po prostu cięte już okienka. Wysuwam sobie lekko plecki. Ścisk troszkę mi pomoże, żeby mi to nie wypadło wszystko. Mam tutaj kawałeczek tych moich wyciętych plecków. I teraz muszę sobie to odrysować. Jak mam już odrysowane, to teraz w zależności czym dysponujecie. Ja niestety, ale wyrzynarki elektrycznej się jeszcze nie dorobiłem, dlatego muszę dymać ręcznie, ale to jest chwila. A to fenomen, nie? Niemiecka piła do japońskich zadań. Ok, jedna strona. W zasadzie nożykiem też bym to ogarnął. Tylko trochę dłużej by to trwało. Wsuwamy nasze plecki. Ścisk nam się przyda, bo teraz musimy to tu delikatnie ścisnąć i założyć ostatnią ścianę zewnętrzną, odwrotnie. Korpus mam już skręcony. Teraz zajmiemy się montażem tych zawieszek. Są to zawieszki z Bluma i tutaj jest prawy i lewy, o tym musicie pamiętać. Te zawieszki wyglądają tak, do tego jeszcze w zestawie należy kupić szynę, tylko nie ma co skąpić i montować po kawałeczku szynę, tylko szynę się montuje w całości, to kosztuje naprawdę grosze. I teraz okienko, które wyciąłem tutaj, w taki sposób wchodzi tutaj, wychodzi nasz pazur, zaczep, czy jak to nazwać, i z drugiej strony on elegancko tą swoją płaszczyzną zasłania nam calutki otwór, nie widać, jest to zrobione ładnie i estetycznie. Tak wygląda moje okienko od strony wewnętrznej korpusu. Tutaj mam nasz pazurek, ten nasz uchwyt i robię prosty
prostych taki manewr do góry. Wchodzi, kładę, przyciskam i z tej strony nie ma praktycznie, nie widać żadnego okienka, bo ono jest dużo, dużo, dużo niżej. Ładnie, prawda? I teraz przykręcimy to śrubkami. Przepraszam, wkrętami. Ja do przykręcenia tych zawieszek używam wkrętów 3,5 x 35 i one się w zupełności bardzo dobrze spisują. Są dosyć wytrzymałe, bardzo wytrzymałe, skoro kuchnia później będzie na tym wisiała. Dobrze. Ze względów ciasnościowych nie za bardzo mam Wam jak tutaj to pokazać, ale w sumie co tutaj pokazywać ciekawego w samym przykręcaniu. Wkładam, przykręcam, ale tu muszę dwoma ręcyma. Dobra, lecimy dalej. Jak mam już korpus skręcony, to w tym momencie ze względu na to, że korpus będzie dosyć szeroki, jak na szafkę kuchenną, muszę tutaj wstawić wzmocnienie. Wzmocnieniem będzie tutaj ta płyta i ja tą płytę muszę wkręcić, włożyć tutaj w środek w taki sposób. Muszę sobie to rozmierzyć i będzie się to wiązało z tym, że wszystkie półki, które będą poziome, muszę w tym momencie tutaj w środku wyciąć takie okienko, żeby to miało ręce i nogi. Chwilkę trwało, zanim ja sobie to tutaj wszystko poukładałem i teraz mógłbym od razu wiercić, ale najpierw muszę Wam jeszcze powiedzieć o takiej pewnej rzeczy. Jeżeli takie wzmocnienie chcielibyście sobie w tym momencie zrobić, to musicie sobie dobrze przeliczyć, gdyż pamiętajcie o tym, że macie tutaj plecki na innej wysokości niż normalnie, dlatego nie wystarczy tylko dźwignąć sobie tam o 9 mm i od krawędzi i wiercić, tylko trzeba przeliczyć, w którym miejscu mam się nawiercić. Ja już mam to przeliczone, mam nadzieję, że mi się uda trafić, także punkciki pozaznaczane i wiercimy, mam nadzieję, że trafię i się nie przebije gdzieś na wylot z płytą, z wiertłem, bo będzie katastrofa. I w sumie nie wiem. Chyba będę musiał to zdemontować. No i nie trafiłem. No i się dupłem za nisko. Dobra. Tak zniszczyć plecki, matko boska. Widzicie, ja też się mylę. Źle sobie nawierciłem tutaj otwór. Dobrze, że tego tutaj nie widać, bo bym się zapłakał. Musiałbym nowe formatki gdzieś tam ogarniać. Ale zweryfikuję, co tu źle zrobiłem i Wam powiem. Trafiłem i idę ewidentnie pomiędzy plecki a płytę. Zaraz zobaczymy, co to się stało. Dobrze, temat ogarnięty. Okazało się, że zamiast 256 zrobiłem sobie 265. Zwykła literówka, cyfrówka, czy jak to zwał, tak zwał. Dodatkowo doszło jeszcze to, że szafka była pod kątem ustawiona i troszkę wiertło krzywo, nie, i coś tam. Rozumicie. Nie myli się tylko ten, który nic nie robi. Ale już jest ok. Jeden otwór już mam nawiercony, teraz drugi. Pięknie. Konfirmat teraz. Przykręcimy. O. Ładnie zrobione. Teraz sobie odwrócę to samo. No i później rzeźbiarstwo będzie w półkach, bo trzeba wyciąć ten środek. Wzmocnienie mam ładnie przykręcone już konfirmatami od góry i od dołu. Od tyłu przez plecki również przykręciłem
żeby ona się dodatkowo jeszcze ustabilizowała, bardziej żeby plecki może nie latały. I teraz przyszedł czas na pomiary. W jaki sposób to najprościej ogarnąć? Kątownik przykładamy do plecków, kątownik, ołóweczek z jednej strony, z drugiej strony. No i teraz musimy sobie to rozmierzyć jeszcze na 18 mm. Warto dać 1 mm więcej. Będzie jakiś tam luz, ale on tak w zasadzie nie będzie w niczym przeszkadzał. Dobrze jest sobie, bo tutaj jest tak, mam 307 mm z jednej strony i 307,5 z drugiej strony. Na metrze ustawić na białym kolorze ciężko, dlatego warto sobie zostawić troszkę więcej luzu, a na samych płytach zaznaczyć, że tutaj mamy, załóżmy, lewą stronę i tutaj też lewą stronę. Na jakiej wysokości to będzie, to już jest mniejsze, ma mniejsze znaczenie. Ważne jest, żeby się nie pomylić co do płyt, żeby ich sobie później nie zamienić. No dobra, mam tutaj teraz te moje trzy okienka do wycięcia. Nie to, żebym nie miał wyżynarki. Mam taką wyżynarkę, ale powiem Wam szczerze, nie wiem, czy to będzie widać. O, zobaczcie, jaka to jest stopa. Dlatego ja cały czas twierdzę, że takich wyżynarek nie powinno być na rynku. To powinno być, kuźwa, ustawowo zakazane. Powiem Wam tak, grafitowi zrobię teraz zajebiście potężną antyreklamę. Niestety to są narzędzia, które, tak jak wcześniej wspominałem, nie powinny mieć swojego miejsca na rynku, bo naprawdę szkoda jest na to pieniędzy. A zresztą ja Wam to pokażę. Tutaj jest półka, to jest góra. Są wyszczerbienia, ja to już delikatnie tutaj musiałem sfazować papierem ściernym, żeby to jakoś wyglądało, bo ja muszę to złożyć, żeby nie było. Moja decyzja jest taka, że muszę sobie kupić inną wyżynarkę, bo ta wyżynarka mi się w najbliższym czasie może jeszcze do czegoś przydać przy wycinaniu mebelków. Tutaj nie dość, że musiałem włożyć dużo siły, to jeszcze po pierwsze ona nie tnie prosto, nie idzie nią wyciąć nic prosto i jeszcze ma kąt pochylenia ścianki, kuźwa, nawet jest nieokreślony, jak jej się chce. Ja mimo wszystko to złożę, ewentualnie jak będzie mi się to gdzieś tam strasznie rzucało w oczy, to ja to wymienię, chociaż głęboko w głowie będę miał, że to tak nie powinno wyglądać. Ale tutaj dla Was przestroga, zastanówcie się, jeżeli macie kupować jakiś taki sprzęt za 200, 300 czy tam nawet i 400 zł, z takich firm jak Graffiti, Parkside i te inne takie różne paści i Wubery. Cholera wie skąd to w ogóle przypełzło. Wszystko z Chin tymi kontenerami i potem na tym w Świnoujściu siedzą jeszcze tam te małe zapakowane Chińczyki z tymi naklejkami i ciach na te maszyny kleją te swoje nazwy. To jest naprawdę porażka. Z całym szacunkiem do tych firm, bo przykładowo mam wkrętarkę z Parkside'a i ona działa, dupy nie urywa, działa i wkręca, ale nie wszystkie maszyny damy radę sobie wymienić po prostu tak, żeby były najtańsze i żeby grały i buczały tak, jak powinno to wyglądać. Chyba kuźwa nie tędy droga. Ale dobra, bo ja się rozpędziłem, zrobiłem fajną antyreklamę w tym momencie akurat nie grafitowi, ale ja muszę to zamontować i to mi musi tu pasować. Tak. Ok. Ładnie pasuje. Jezus, jak mnie to będzie gryzło w oczy. W moim korpusie pozostaje mi teraz zrobić tylko nawiercenia pod kołeczki dla półek, tak zwane dyble. O, coś takiego. I teraz tak, ja w jednym z filmów, ja go od spodu, w opisie go podpiszę, jak szybko przeliczyć
nie, prosty wzór na to, żeby półki były w środku, żeby ładnie to rozmieścić i idealnie. Ale tutaj nie będę tego omawiał, bo to nie ma sensu. Za długi ten film i tak już będzie pewnie. Ale powiem Wam tak, wystarczy Wam kawałeczek jakiejś sklejki bądź jakiegoś czegoś materiału. Drewniany kołek do skręcania mebli. I taki kołek robi mi za dystans. Tutaj mam szablon do górnej przestrzeni i do dolnej. Tym i robimy otworki. Jak chcecie widzieć film, zapraszam do opisu. Jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. I takim sposobem mam dwa otworki niekontrolowanie nawiercone pod dolną półkę, bo się troszkę pomyliłem, nie w tą dziurkę włożyłem i potem same szkody wychodzą z tego powodu. Ale nieważne, to nie uda się tego niczym zakryć, ale dobrze, niech już będzie dziurka. No. To ja mówię, pozostaje jeszcze, zanim zaczniemy robić fronty, to teraz jeszcze muszę te wszystkie półki przykręcić w zasadzie tutaj do tego wzmocnienia, bo po to one powstało. I teraz, no co? Kreseczka. I teraz sobie pościągam te półki i mogę powiercić otwory. Zakładamy z powrotem półeczki. Tył również jest skręcony. Ta środkowa półka. A do tego wykorzystałem linię konfirmatów ze środkowej półeczki. I przeniosłem je to miejsce. Także mamy wszystkie trzy półki skręcone. To jest korpus szafki rogowej, ale to jest część, bo druga część, tam za kamerą jest korpus szafki drugi i one będą do siebie skręcone. Z tym, że tak, tutaj trzeba zrobić tak zwane ślepe fronty, dwa, które będą przykręcone konfirmatami tutaj na stałe. Nie będę się bawił tutaj w żadne przykręcanie od wewnątrz bądź kombinowanie, tylko po prostu przebiję się konfirmatami na wylot i przykręcę ten konfirmat, ten korpus razem z frontem, bijąc się tutaj i tutaj, no i gdzieś tutaj jeszcze konfirmatami. Może powiecie, że szkoda frontu, szkoda, można było zastosować zwykłą płytę 18 mm, bo front też ma 18 mm, ale ja dokładnie jeszcze nie wiem, jak będzie daleko wystawał ten front przy złączeniu z tym drugim korpusem. Dlatego ja tylko tak mniej więcej gdzieś w połowie na tym froncie wykonam kilka otworów pod konfirmaty i się przykręcę, a resztę już będę robił u siebie w domu podczas montażu, żeby tutaj jeszcze dodatkowo wzmocnić, bo do tego frontu będą przykręcone właśnie ten drugi front, który będzie już normalnie otwierany. I co? I teraz ja muszę sobie tutaj, zanim to poskręcam, muszę sobie to tutaj już pomierzyć i porobić otwory pod zawiasy i całość zmontować tutaj, a później, żeby później tylko przyjść, wpiąć fronciki i po robocie. Do tego użyję szablonów, które można zobaczyć na jednym z moich filmów. Link macie również w opisie. I te szablony bardzo, naprawdę bardzo, co jestem pod wielkim wrażeniem, ja przeciwnik wszelkich gotowych takich rozwiązań, tutaj jednak mnie przekonały i nie ma się co oszukiwać. Także tutaj ja sobie teraz rozmierzę po 5 cm do osi zawiasów z jednej i z drugiej strony. Muszę poznaczyć ołóweczkiem linię łączenia oraz nawiercić punkty, do których z jednej strony będę robił otwór puszkowy pod zawias, a z drugiej pod wkręty, żeby przykręcić resztę zawiasu. I mogę przystąpić do wiercenia otworów pod puszki. Dzięki tym wszystkim operacjom, które wcześniej wykonałem, teraz mogę na spokojnie sobie skręcić te wszystkie moje
zawiasy i tutaj na leżąco na stole skręcę sobie zawias równoległy 90 stopni. Te dwa fronty ze sobą, ten stały, ślepy, czy różnie to nazywają. I mam nadzieję, że będę mógł w dosyć łatwy sposób przykręcić to do korpusu. Najwyżej będę to odkręcał i będę to poprawiał. Ale wydaje mi się, że będzie dobrze. Ja wszystkie moje fronty już mam idealnie wyregulowane, jeżeli chodzi o wymiary. Teraz muszę poskręcać. Powiem Wam szczerze, nie lubię tej operacji tutaj wiercić we frontach, bo te fronty jakby nie było troszkę kosztowały. Ale cóż zrobić. Może macie jakieś inne, lepsze sposoby na mocowanie takich ślepych frontów. To i tak będzie przynajmniej do połowy, jak nie troszkę dalej, będzie zasłonięte, więc w niczym to nie przeszkadza. Dobra, ja później jeszcze wrzucę na koniec kilka zdjęć, jak to finalnie wygląda. Jeżeli się podobał film, zostaw komentarz. To jest najważniejsze, żebyś zostawił komentarz, zostaw po sobie ślad, że takie coś obejrzałeś, co Ci się podobało, co Ci się nie podobało. I co jeszcze? Pod filmem w opisie macie wszystkie linki do moich wszystkich filmów związanych z tematyką budowy kuchni i montażu w samym pomieszczeniu kuchennym. Dobra, pozdrawiam Was serdecznie, z tej strony Rafał z kanału Olo76. Trzymajcie się i zapraszam na inne moje materiały. Nara!